Szanowni Państwo, równo rok temu Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, a my stanęliśmy przed wyzwaniem. W jaki sposób pomóc Ukrainie, w jaki sposób wesprzeć uchodźców i w jaki sposób pomóc ukraińskim biznesom, które w tym trudnym czasie chciały dalej prowadzić działalność. Z perspektywy roku mogę stwierdzić, że zdaliśmy ten egzamin i dokonaliśmy wszystkich wysiłków, żeby Ukrainie pomóc. Wartość pomocy udzielonej Ukrainie przez naszych członków przekroczyła 500 000 000 zł. Były to zarówno środki finansowe, jak i pomoc rzeczowa, czy projekty i przedsięwzięcia o charakterze humanitarnym. My jako ZPP przez naszą fundację przekazaliśmy ponad 200 000 zł na wsparcie ukraińskiej armii, a także zakupiliśmy samochód terenowy. W minionym roku podjęliśmy też szereg autorskich inicjatyw ukierunkowanych na wsparcie współpracy między Polską a Ukrainą. Otworzyliśmy biuro ZPP w Kijowie. I dlatego staliśmy się pierwszym polskim stowarzyszeniem przedsiębiorców, które otworzyło swoje przedstawicielstwo w sercu Kijowa, na Placu Niepodległości. Na początku lipca zorganizowaliśmy pierwsze stacjonarne imprezy gospodarcze we Lwowie i Kijowie, w których udział wzięli przedstawiciele rządu, władz lokalnych i biznesu z obszarów IT, transportu i logistyki, rolnictwa i produkcji. Uruchomiliśmy program Europe, Poland, Ukraine Rebuild Together, wspierający polsko-ukraińską współpracę gospodarczą. Uruchomiliśmy wraz z Amazon Web Services program IT Skills for You, oferujący obywatelom Ukrainy bezpłatne szkolenia z zakresu technologii cloud computing, a także wraz z Fundacją Totalizatora Sportowego otworzyliśmy Business for Ukraine Center. Program, który oferuje bezpłatną pomoc firmom ukraińskim w rozpoczęciu działalności w Polsce i Unii Europejskiej. W imieniu całego zespołu ZPP serdecznie dziękuję za te wszystkie inicjatywy. Sława Ukrainie!